Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywam się Bartek. A ja jestem Wesley. I jesteśmy z kanału Mega Wesley. Mega Wesley do przodu. Mega Wesley do przodu. Tak, hej ho, Jimmy Changi do przodu. Ale jak to by powiedział Deadpool. Ale my jesteśmy w paradoksalnie udzielonym samotnym podcaście, który paradoksalnie, no bo nie jest samotny. Jest właśnie wręcz przeciwnie. A mamy gości kolejnych, a w zasadzie nie gości, bo stałych bywalców, tylko że tak się złożyło, że no, w tym odcinku znów we dwójkę, tylko że tym razem z inną osobą. Ale nie martwcie się, będą osoby. Na pewno będzie crossover i ten crossover utrzyma się na ciągłej jakiejś, miejmy nadzieję przynajmniej. A jak nie, to też dobrze. Prawda? Powoli składamy rodzinę Mega Wesley. Tak, rodzina Mega Wesley się rozrasta, jest ojciec, jest wujek, jest mama, nie wiem, czy coś. No i to tak, lecimy po prostu do przodu. Oczywiście. No. No dobrze, co porabiałeś? No. Może zacznijmy od tego. To zależy, bo jak liczyć od bardzo wielu lat, no to najpierw się urodziłem, ale przyjmijmy, że trochę później. Nie spodziewałem się. No, mogłem powstać zupełnie inaczej. Ostatnio dużo pracuję. Muszę umowy pisać, faktury wypisywać i decydować o firmie. Firmie. A? Słucham? Firmie. Kapitalistycznie. Kapitalistycznie, tak. Wiem, a to nie fajnie. Przepraszam. Wiem, przepraszam, ale skądś trzeba mieć budżet, żeby móc rozrastać socjalizm. A, no tak. No bo my musimy robić tą odwrotną taktykę jako twórcy, artyści, że pierw musimy stworzyć własny kapitał, żeby później socjalizować, więc czasami tak to bywa. Ale znaczy bez tego kapitału w sumie. No. Chociaż każdy generuje kapitał. Dobra. No trzeba pamiętać, że Marx sam polegał, jakby wprowadzał socjalizm na bazie syndykatów, które istniały w północnych Włoszech. No a przecież syndykaty to też polegało na tym, że jakiś budżet musiał być, żeby mogły te grupy żyć jakby w takiej wspólnocie. Jest w tym pewna prawda, ale ja bym powiedział, że jednak ten syndykalizm to jednak się odłączył strasznie w późniejszych latach. W późniejszych to tak syndykalizm ewoluował, że w sumie powstał coś takiego jak narodowy syndykalizm, z którego w sumie powstał bardzo niefajny ruch, o którym ja nie chcę wspominać, bo to non-stop jest wspominany ten ruch. Ale piętno na nim ciąży od tamtych czasów, od okresu II wojny światowej do dziś. Wszyscy wiemy, na F zaczyna się, kończy na M. Tak. Ja sądzę, że takie piętna są nam potrzebne, ponieważ musimy się od nich uczyć. O. No. Bo inaczej jak zapomnimy, tak jak wykreślają nam historię, no to jak możemy się nauczyć od błędów naszych przodków? To prawda, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że w opinii, że w tej publicznej debacie druga wojna światowa wraca jak bumerang. I na pewno jest to dosyć ciekawe zjawisko, że to jest, że taka najświeższa, nie tak świeża historia, bo jakoś lubimy zapominać o zimnej wojnie, ale druga wojna światowa po prostu wraca jak bumerang na scenę rozmowy opinii publicznej. I jest to dosyć takie śmieszne, w sensie śmieszne, ciekawe, no, w tym sensie. O. Moim zdaniem to wynika z dwóch rzeczy, bo z jednej strony zimna wojna, no to przecież to był Związek Radziecki kontra USA, powiedzmy te grupy inne kraje, ale głównie USA. I to polegało tylko na strachu i na szpiegostwie tak naprawdę. Nie było w wojnie. Tak, ale wyobraź sobie, jaka subkultura powstała wokół
można powiedzieć, strachu przed apokalipsą, strachu przed bombą atomową. No tak. To jest, no jakby cała seria Fallout jest tutaj też przykładem z gier na przykład. Tak. Tak, więc to jest ciekawe. O rety. Znaczy, możemy kontynuować tę konwersację. Możemy też pomyśleć o powrocie do tematów, a raczej do rozpoczęcia jakiegoś tematu konkretnego. To ja bym, znaczy, zimną wojną. Ja wiem, co zrobię. Zrobimy aluzję, potężną aluzję poprzez omawianie pewnego filmu. Ja myślę, że tutaj polubisz ten film, czyli Memento Nolana, Christophera. O, jak go nie zapomniałem, to go dobrze pamiętam. Ha, ha, ha. Dobra aluzja. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, ale ten film jest, nie ukrywam, moim ulubionym filmem, a jak się on ima do zimnej wojny, to ja myślę, że jakby mówić bardzo takim specyficznym językiem, interpersonalność tego filmu postaramy się przełożyć Do ruchy społeczne? na kolektywną część, no tak, na sferę społeczną zimnej wojny. Zobaczymy, jak będziemy naginać temat, Nagniemy to. nagniemy ten temat, żeby ostatecznie to się złączyło jedno z drugim. Choć będzie ciężko, ale to będzie wyzwanie dla nas. Ja tak myślę, że to będzie śmieszny pomysł. No jest to ciekawe i jeszcze. Próbuję, bo mi to bardziej pasuje, żeby wrócić właśnie do tego tematu, dlaczego powraca ten słynny ruch, o którym przed chwilą niedawno mówiliśmy, No to dawaj. że bo tak naprawdę wszyscy zapomnieli. Wszyscy te pokolenia, które nie przeżyły wojny i nie przeżyły tego strachu poprzedniego pokolenia, który się bał tej wojny. Tej II wojny światowej, przeżył tą II wojnę światową, to oni pamiętają ten strach i niektórych to ciągnie do tego, bo się czują oszukani, a drugich odstręcza. Natomiast młode pokolenie, które nie zaznało wojny, zaznało w pewnym sensie, jak to mówią, wygody, Odkupienia, tak. ale u nas istnieją zupełnie inne wojny No w tak. naszych pokoleniach, I inne bo to jest problemy, no, no, no. inne problemy, inne traumy, inne tragedie, ale u podstawy jest dokładnie to samo, człowiek. No ja tutaj, I no. no, słucham cię. Znaczy, ja chciałem dodać, że ja z kolei trochę odwrotnie myślę, że mam wrażenie, że jest ta pewna, to nie jest gloryfikacja wydarzeń historycznych, znaczy, no co tu gloryfikować, tak? Ale gloryfikacja na pewno, że jest silna kultura, a przynajmniej w Polsce, upamiętywania wydarzeń z II wojny światowej. I ja nie twierdzę, że to jest złe, żeby nie było, że to jest ten rodzaj ale, który skreśla poprzednie zdanie, bo nie o to mi chodzi tutaj. Tylko widzę, że powstaje mnóstwo muzeów pamiętających II wojnę światową i mam wrażenie, czy nie jest tego troszeczkę, to bardzo źle Zbyt dużo. zabrzmi, ale za dużo, nie? Oj No tak. Ja się właśnie. zgadzam w 100%. I widzisz, ja pod tym kątem bijem do tego tematu, nie? No. Rozumiem, czyli że są te tatuaże, jakby. No To tak, są nasze to tatuaże są nasze tatuaże w historii, do których często zerkamy, nie? Ale zerkamy, ale nie pamiętamy, o co chodzi. Tak, no. Znaczy, no. Bo. No bo spójrzmy na to inaczej. Teraz trochę kontrowersyjnie. Powstanie warszawskie, które. Czy powstanie. Wszystkie te powstania, tak naprawdę. Oprócz Wielkopolskiego, to my wszystkie powstania przegraliśmy i gloryfikujemy które? Te, które przegraliśmy. Gloryfikujemy te biedne dzieciaki, które po prostu były wymordowywane przez Niemców,
którym wpojono, że muszą bronić ojczyzny, a kiedy dowództwo mówiło, żeby nie atakować, kiedy ci ludzie nie mieli wszystkich informacji na temat formacji niemieckich, to, że jeszcze do tego stały radzieckie wojska po drugiej stronie Wisły i strzelały do tych, którzy uciekali. Tak. Wiesz, to jest tak straszne, teraz mnie w gardle zaciska, ale a my to gloryfikujemy, mówimy, że to bohaterowie, to były biedne dzieci. Tak, i wiesz co, i tutaj jest ciekawa aluzja do poprzedniego odcinka naszego podcastu, bo ja wspominałem tam o filmie trzy razy R, gdzie właśnie ten film był genialny, no bo mówię, połączenie Jojo Rabbit z bankartami wojny i tak dalej, etc., etc., ale ten jeden aspekt konkretny bardzo mnie bolał na sercu, bo właśnie angażował w to, że no właśnie, ja jestem typem, że niezależnie od tej takiej, jeżeli mówimy, czy w słusznej sprawie jest to strajk, rewolta społeczna, to mimo wszystko nie powinien, nie uważam, nie mam sumienia, żeby angażować w to dzieci, bo dla mnie jest to zbyt kontrowersyjne. No, mało powiedziane. Jest to coś, co mi uwłacza i nie chciałbym. A w filmie właśnie zrobili tak, że, no, że te dzieci uczą się strzelać z broni, pomimo, ja wiem, że oni odpychali Imperium Brytyjskie, więc to było w takiej dobrej wierze, no, ale still dla mnie to jest vibe Powstania Warszawskiego, które niekoniecznie ma elementy, które mi się podoba właśnie pod tym względem, nie? Nie wiem, jak ty na to się zapatrujesz. Ale koniec końców, przez całą historię my romantyzowaliśmy te postaci. Robiliśmy z nich nie wiadomo co, a później jeszcze wymagaliśmy od naszych kolejnych pokoleń, aby utrzymywały poziom postaci, która tak naprawdę nie istniała, ponieważ ona została taka mitologia powstała wokół tego, że to ona nie była już prawdziwa, że to była bajka. No. Wiesz, na przykład Adama Mickiewicza, jak tak, wszyscy właśnie, kochają. Jak właśnie wiedziałem, że pojawi się ta aluzja do systemu edukacyjnego, bo ja myślę, że to powinniśmy osobnie nawet odcinek zrobić, chociaż nawet to bardziej merytoryczny, nawet nie w formie podcastu, ale przyda się w ogóle coś, co tak... Chociaż jest sporo kanałów, ja może dam linka tutaj w opisie do jednego z kanałów, na jaki ostatnio trafiłem, a który tak debankuje system edukacji polskiej i to, jak jest no, taki flot, jest taki skorumpowany wręcz pod aspektem, no pieniądza to jedno, ale bardziej skorumpowany pod względem właśnie tym edukacyjnym, czyli że no nie obchodzą cię moje uczucia, tylko najważniejsze jest klucz, tak? Czy najważniejsze jest odpowiedź systemowa, a nie twoje odczucia względem tekstu kulturowego. I to jest coś, co szlak trafia, że to jak możesz rozmawiać o kulturze, jak w kulturze chodzi o emocje przede wszystkim, wydaje mi się. Kurwa. No, kurwa mać. Dokładnie, no. No jakby to jest moje zdanie, nie wiem, no. Zgadzam się, bo spójrzmy na to z innej perspektywy. W tej chwili główna debata na scenie politycznej, na scenie społecznej, twitterowej, to jest wszystko jedno, gdzie spojrzysz, to wszystko bazuje na ekonomii. No. Człowiek jest tam zapominany. Ważna jest ekonomia, bo państwo musi pracować i tak dalej. No. Problem polega na tym, że kapitalizm doprowadza do tego, że państwo musi wyschnąć, jeżeli nie jest odpowiednio kontrolowane. No tak. A nie będzie odpowiednio kontrolowane, jeżeli ci, którzy mają pieniądze, wpływają na tych, którzy podejmują decyzje na temat praw i będą kombinowali ci, którzy mają pieniądze. Zamiast zainwestować na przykład w psychologów, żeby wszyscy pracownicy dobrze się czuli i wtedy lepiej pracowali, to oni wolą zaciśnić, żeby ci więcej musieli pracować, żeby mieli mniej odpoczynku, że to, że tamto, siamto. No tak, bo właśnie system... Żeby mieć teraz więcej pieniędzy. Tak, właśnie, bo system, w którym żyjemy, dobrze to określiłeś, tak, wysycha w momencie, kiedy
Już nie ma z czego ssać. kiedy nie ma czego z czego ssać, więc kiedy musisz, kiedy trzeba jakby tą krowę doić, wtedy kiedy pracujesz, to doisz tą krowę i musisz wreszcie napędzać, wiecznie napędzać gospodarkę, aby co? No, aby społeczeństwo rosło siłę, a w siłę, a ludziom żyło się dostatniej, jak to mówi Borat, tak? Ale gdzie jest granica tego, żebyśmy, no nie wiem, no przerwa, sobota i niedziela, to ma być granica, wyznacznik naszej granicy, kiedy mamy sobie odpocząć i nie wiem, urlop L4, to ma być, i nie wiem, urlop ze względu na ciążę czy wypadek, to mają być jedyne nasze ograniczenia pod względem, kiedy możemy sobie pozwolić na larytas, a co a z gdzie resztą? Są nasze decyzje? No Gdzie są przecież, nasze decyzje? Gdzie tak. jest czas na wypoczynek? Ponieważ i tak, sobota, niedziela, no dobra, ale podróż z pracy do pracy, wykonywanie, wiesz, ja pamiętam, jak ja pracowałem po 12 godzin dziennie i po prostu ja nie miałem czasu. Albo jak ja studiowałem, to też pracowałem na pełen etat na nockami i po prostu to nie dało się. To się po prostu nie dało fizycznie. No tak, no bo i jak chcesz tutaj jakby, no to jest kłamstwo wielkie w momencie, w którym mówimy, żeby polepszyć społeczeństwo, a jak się polepsza, skoro nawet nasze, wcale się to tak trochę nie polepsza, znaczy przesuwa się, owszem, to się powoli przesuwa, ale wiele ludzi w obecnych czasach nie wytrzymuje i to się kończy później tym, że jedną z przyczyn śmierci, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, no to jest samobójstwo, bo ludzie sobie nie radzą z wieloma problemami i czynnik ekonomiczny jest tu jednym z ważniejszych czynników, biorąc pod uwagę, że góruje w liście, że jak jest powiedzmy raport psychologiczny, dlaczego ludzie mają problemy, to czynnik ekonomiczny tutaj dominuje. Pod tym względem, dlaczego ludzie mają problemy ze sobą, no nie. I jest to przykre, po prostu. No ale spójrz, prawda jest taka, że w pewnym momencie ktoś postanowił, że pieniądz już nie jest tylko narzędziem. Bo ja jestem alkoholikiem. I ja wiem jedno, że jednym z pierwszych, pierwszy krok w ogóle dla anonimowych alkoholików jest to, że przyznaję się, że jestem bezsilny wobec alkoholu i że nie radzę sobie w życiu. No tak. To jest pierwsza rzecz. I koniec końców my się wszyscy uzależniliśmy od tych pieniędzy, a raczej uzależnili nas. No. Nas. Klasę pracującą. No. Ja to też cwaniak, bo ja wiesz, prowadzę jako pełnomocnik firmę. No to też jest. Ja jestem kapitalista prawie że do bólu. Ale no, ja też taka nie klasa pracująca, bo rozwijam jakieś tam artystyczne rzeczy, więc. No. Ale to też jest klasa pracująca. Ja tak, nie ale uważam, że ktoś nie ma czystego sumienia, to nie znaczy, że jest hipokrytą. Bo wciąż możesz ale krytykować, nie, chodzi mi o to, o nawiązanie takie, że wciąż możesz krytykować system, pisząc z tego cholernego iPhone'a, chociaż nie wiem, po co wtedy kupowałeś iPhone'a, ale mogą być różne czynniki, na przykład jeden ci się potłukł, ale na przykład dostałeś go od, nie wiem, chociażby cioci, bo miała na zbytku, cokolwiek, tak. No jest to nieważne skąd. Tak. Każdy zasługuje na to, żeby mieć coś fajnego, coś, co mu się podoba, coś, co lubi, coś, co mu Dokładnie. Sprawia przyjemność. Każdy ma prawo mieć czas wolny, każdy ma czas odetchnąć, każdy ma czas spotkać się ze znajomymi. To jest fundament w ogóle tego wszystkiego. I właśnie i ten ludzie. Ludzie, właśnie. Ludzie są fundamentem i tylko pytanie i to zatracenie się w systemie społecznym jest świetnie pokazane właśnie w filmie Memento Nolana. Ja myślę, że no, dlatego to jest mój ulubiony film, bo nie dość, że jest niby interpersonalny, ale tak naprawdę bardzo potrafi być no, taki kolektywno no, społeczny, taki jednak mimo wszystko, że widzisz no, tylko głównego bohatera głównie no, cała fabuła kręci się wokół głównego jednego bohatera, jednej postaci. Ale widzisz w tym takie pewne zatracenie systemowe, jakie jest. I to jest pierwszy film Nolana i uważam go za najlepszy jego film
Ever chyba, nie wiem, Oppenheimer chyba tego nie przybije, bo jednak inna tematyka i raczej będzie troszkę powierzchowny. Mam wrażenie, że wraz z kolejnymi filmami Nolan tak trochę idzie w sci-fi, a za mało w psychologię i socjologię struktur rzeczywistości w ogóle. No tak coraz mniej głębi ja odczuwam w tych jego filmach. I to mnie co? boli. Jeżeli chodzi o sci-fi, ja bardzo lubię, kiedy ludzie mają problem z sci-fi, że jest mało głęboki. W wielu wypadkach to się z tym spotkałem. Nie mówię, że wszystkie sci-fi nie są że są Nie że wszystkie głębokie. sci-fi są płytkie albo nie są, są niegłębokie, ale większość wydaje się powierzchowna z tego tytułu, że biorąc jako zasadę, że wprowadzam coś niby nowego, które jest nie w głowie człowieka, ale jest przedstawione na zewnątrz, czyli rasy, czyli konstrukty, roboty, czy tego, one są jakby napiętnowaniem nas na to coś. Okej, okay, zgodzę się, ale z tym ale właśnie w tym mam problem, że w tym przeskalowaniu tematu społecznych na personę link, wiadomo, że ten link jest słaby, no bo to jest science fiction, więc skupiamy się na tle, a nie na tym, co jest na przodzie kadru, tak? Czyli skupiamy się na nie wiem, technologii i tak dalej, ale ja chcę widzieć po prostu konkretne przeskalowanie, no bo po co tak to mam oglądać strukturę, nie wiem, stworzenie, jak wygląda to i to, jak tutaj działa, że nie wiem, cały film jest poświęcony na super ultra komputerze ten kwantowym, który jest, nie wiem, z racji tego, że to sci-fi, to jest, nie wiem, hiper, nie wiem, zawiera cząstkę Higgsa, więc nawet nie jest kwantowy, tylko jest wręcz jak drugi akcelerator cząstek w CERN, nie? Ja wciąż potrzebuję tego linka, że no dobra, ale po co, jaka to jest różnica między tym, a oglądaniem tego, jak gość na YouTubie tworzy własny sprzęt, nie? Ja chcę po prostu zobaczyć w filmie tą głębię, no bo jednak traktuję film jako ten nośnik jakiegoś lepszego źródła, no bo mam narzędzia, tym bardziej, że oczywiście tutaj Hollywood wcale nie szczędzi, jeżeli chodzi o budżety, więc ja mam prawo też tak wymagać od filmu, na którym dano miliony baniek na stworzenie jakiegoś filmu, no, że ja mam wrażenie, że mam prawo wymagać głębi takiej, że jednak muszą być te linki, muszą być te połączenia, nie? Dobrze. Powiem tak. Jeżeli chodzi o Nolana, ja mam góry i doły, bo na przykład Memento uwielbiam fenomenalnie, ale Bezsenność, po prostu ja byłem na tym w kinie i zasnąłem na Bezsenności. On był głęboko psychologiczny, ale on był zbyt głęboko psychologiczny i wyciągnięty strasznie. Wiesz co, to ja mam taki, z Bezsennością nie mam problemu, mam z filmem, z filmem mam bardziej problem z Prestiżem, tak? Prestiż się chyba tak nazywa. A tu odwrotnie mamy, ja bardzo mi się podobał Prestiż. Widzisz, ja uważam go za zbyt przekombinowany, że trzeba było zostawić taką, mniej więcej jakby się urwał go w połowie, to byłby perfekt, a w momencie, w którym obejrzałem całość, to mam wrażenie, że jest totalnie tutaj przekombinowany, nie? A ja uważam, że nie, ponieważ ja się bardzo interesowałem iluzją i w jaki sposób wykonują tego typu rzeczy i jak bardzo to jest, ile pracy trzeba w takie coś włożyć i zarazem, i tutaj jest to przedstawione w formie filmu jednego wielkiego, ile trzeba pracy włożyć w sztuczkę. No tak, tak, ale wiesz co, to trzeba byłoby ale się zagłębić. Incepcję nienawidziłem. Nienawidziłem Incepcji i dalej nienawidzę. Uważam, że jest to jeden z najgorszych filmów, jaki istnieje. A widzisz, to tutaj też mam odwrotnie. Bo zarówno Bezsenność i Incepcja mi się podoba. Ale wracając może do Memento, to
Tak. Co ja mogę powiedzieć? No, Guy Pearce, który się wciela w głównego bohatera, którego imienia i nazwiska oczywiście nie pamiętam, jest przegenialny. Ta smętność cała, otoczka smętności, jaka panuje wokół całej struktury, jeszcze ścieżka dźwiękowa, jaka nakłada się na w ogóle emocje bohatera, to jest coś super, a w zasadzie na jego brak emocji, bo emocje to bardziej są z zewnątrz, jak gąbka, odwrócenie gąbki, ja mam wrażenie, ten film jest jak odwrócona gąbka, czyli to my wchłaniamy, a główny bohater właśnie przeciwnie, on nic nie wchłania, on nic nie czuje. Dlaczego? No bo jego życie trwa 15 minut dosłownie, czy w sensie, no bo później resetujemy się pamięć, of course. Tak. No, a co byś dodał właśnie o Memento, nie? Bo... Memento, wiesz co, pokazuje też nam trochę powinno, moim zdaniem, mnie ukorzyło wobec pamięci, bo i tak, on tu ma 15 minut, ale według badań to na przykład wiele naszych wspomnień, naszych tych, to one są, nie są te, jakie one były faktycznie. One są przebarwione i po O, to latach, prawda. po powtarzaniu tych wspomnień, one są Jeszcze bardziej zniekształcone. modyfikowane. Tak, zniekształcone. Zmodyfikowane. Powiem więcej, zdarza się sytuacja, że my możemy coś niby zapamiętać wstecz, a tak naprawdę to nasz mózg uzupełnia sobie luki. Tak, no. Więc tu pokazuje, i to też pokazuje, bo my też żyjemy tak naprawdę z 15 minut na 15 minut. Cały czas. No Cały czas musimy coś zrobić. tylko że my Masz jakąś pamię odpowiedzialność, masz jakąś odpowiedzialność, musisz coś zrobić. Tylko my niby pamiętamy, ale czy my pamiętamy? No Wiesz, właśnie. gdyby człowiek miał wspomnieć ostatni swój rok, no to są ludzie, którzy mają świetny rok i mają co wymieniać, ale zakładałbym, że większość to dużo ma agresji w sobie, strachu, złości i nie wie, co z tym zrobić. No i I to jest dlatego. i ten, i a on, i ten stoicki jego spokój, to też faktycznie jest niesamowity, jak on przyjmuje do wiadomości to, że on nie pamięta. To jest Tak. takie. No właśnie, ale a propos tego przelania właśnie tych emocji, gdzie nie ma się ich przelać, to właśnie dzięki temu dobrze, że jest kultura. Dobrze, że istnieje, bo jeden wyżyje się tak, a drugi, nie wiem, pójdzie do kina na Johna Wicka i Tak. zaspokoi swoje primal potrzeby, że tak powiem. Albo Takie naiwne, pogram w dobra, grę. ale Ja no. w Halo se postrzelam, kiedy jestem No, zły. a niektórzy po prostu przeczytają książkę i to będzie ich primalowe, jakby. Dobra, w takim dużym uproszczeniu, kiedy mówię słowo primal. Tak, coś Rozumiem. pierwotny. No, właśnie, no bo Ja bym nie bardziej powiedział będę taka się kultura zniżał do grania na argumentu potrzeby. ad naturum, bo to tak średnio bym powiedział, żeby istniało. No, a co do neurobiologii i biologii, to może kiedy indziej. Bardzo rzadkie. I tak, no, Memento tutaj. No, ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że jednak te 15 minut dla bohatera, no to jest inne 15 minut zapamiętania naszego życia, no bo my jednak mamy tą siatkę wspomnień, a on w ogóle ma blank, ma czysto. Ja to bym Znaczy jednak. nie do końca. Odgieba tabula razy takiej totalnej. On ma, No, on pamięta do momentu, kiedy jego żona została zamordowana i on dostał po łbie. no tak, ale okej, tylko że ja tutaj wciąż bym rozgraniczył, że no my nie jesteśmy jednak mimo wszystko troszkę jak on, bo osoby, myślę, że cierpiące z takim przypadkiem, no mają jednak gorzej. I może dlatego ta twoja analogia mi się nie klei, bo wtedy mi się sklepia, jakbyś temu zaprzeczał, ale to może tylko Ale moje. czy ja wiem, czy on ma
mają gorzej. Wiesz, tą książkę, którą ci poleciłem, mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, kapeluszem, tak. Tak. To tam jeden z przypadków, w których jest opisywany, jest właśnie na temat takiego byłego żołnierza, który cierpi na coś podobnego. Znaczy nie ja, chcę ci ja... więcej... No dobra, nie spoileruj rzeczywiście. Sorry. Nie chcę właśnie ci spoilerować, ale z jednej strony tak, jest to straszne cierpienie nasze z zewnątrz, ale z wewnątrz tak pomyśleć sobie, jeżeli nie mając tak dramatycznego życia jak on, jak główna postać, Guy Pearce on się nazywa. Tak, tak. A aktor? I aktor? A postać? No właśnie, nie pamiętam też. Leonard Shelby. A. Tak się nazywa, tak. Leonard Shelby. Natomiast nie mając tak dramatycznego życia, to ty wracasz do momentu, kiedy zaczynasz pamiętać jakby. Więc wracasz do tamtego momentu codziennie, powiedzmy, albo co tydzień. I przecież była taka romantyczna komedia 51 randek. No, też polegało właśnie na tym stanie, że dziewczyna zapominała po 24 godzinach. Znaczy, no rzeczywiście, no ja nie twierdzę, że my nie mamy czegoś takiego jak Dzień Świstaka. Na tym, chociaż no. Dzień Świstaka to może błędna analogia, ale ja nie twierdzę, że tak nie jest, że my żyjemy tak z dnia na dzień i trochę zapominamy o rzeczywistości. No bo jednak jesteśmy jakimś bankiem pamięci, który się otwiera wraz z momentem, kiedy widzimy tylko konotacje, a nie w momencie, że jesteśmy pamięcią absolutną, tak? Ale no może po prostu nie załapałem twoich słów. O, może inaczej. Postać, my ją poznajemy i ona u niej pojawiają się tatuaże, czyli ona przechodzi cały czas transformację, cały czas jakąś zmianę, jakąś coś innego. Mhm. Tylko że w drugą stronę dla nas. No. I ta transformacja, przez którą on przechodzi, my też przechodzimy. Problem polega na tym, że na przykład ty nie pamiętasz, jaką byłeś osobą 2-3 lata temu, 10 Aha, lat no dobrze. Temu. No, znaczy, tak, może ja zapomniałem po prostu, wiesz, o tym elemencie, że ten film nie jest przede wszystkim chronologiczny, nie? Tylko jest poszatkowany. Nie dość, że jest poszatkowany na kreski pionowe, to jeszcze w poziomie i obrazki, no i wtedy powstają kwadraty i te kwadraty są przesunięte. Nolan to zresztą tłumaczył na swoim tam wideo, jak to jest przedstawione. Więc rzeczywiście w takim elemencie to się zgadzam. Rzeczywiście, no to rzeczywiście zgadzam się tak. z tą interpretacją. Bo ja na przykład, ja jestem, mam tę wyjątkową zdolność, że ja pamiętam siebie, ja pamiętam swoje myśli, ja pamiętam jak i co ja czułem względem ludzi i tak dalej. I ja pamiętam całą swoją transformację. Okay. I dzięki temu ja wiem, ja dlatego rozumiem ludzi, ja jestem raczej cierpliwy do momentu. Jestem pogodny, staram się zawsze pomóc, ponieważ wiem, co to znaczy cierpienie, wiem, co to znaczy zmiana i wiem, co to znaczy transformacja u ludzi. I tutaj też jest to przedstawione na swój sposób, bo to też my przechodzimy transformację oglądając ten film, ponieważ dla nas ta postać się zmienia z dobrej na złą, na dobrą, na złą, na dobrą, na złą i nie wiemy. Tak, tak. Znaczy, no, i znaczy, no, przede wszystkim clue jest raczej takie, że sam się oszukał, bo jedyny cel w życiu, jaki miał, to odszukać sprawców całego tego wydarzenia, jakie zrobił przede wszystkim mu i swojej żonie. I dlaczego mówię przede wszystkim? Ponieważ mam wrażenie, że to jest jednak auto-vendetta i to nie jest takie, że to jest tylko pretekst, że on biało rycerzuje, żeby pomścić swoją żonę, a tak naprawdę jest trochę, no sam jest flawed i po prostu sam trochę skorumpował się,
że tylko sam siebie chce napędzić, ale z jednej strony, no właśnie, możemy go rozumieć i kibicować mu, trochę jak w Breaking Bad, nie? Że możemy mu Tak. kibicować na tle interpersonalnym i stwierdzić, no tak, gość stracił żonę, więc no jakby nie ma celu w życiu. 15 minut resetuje mu się pamięć, wszystko co pamięta ma na tatuażach jedynie sprzed wypadku pamięta. No i tak to ciężko rzeczywiście tak żyć, więc tutaj rzeczywiście to jest taka fajna dwojakość interpretacji. I to jest coś, co mam wrażenie, że Better Call Saul jako serial zmiótł z powierzchni z ziemi, gdzie on już tak Vince Gilligan chciał jednoznacznie pokazać, okej, nie robimy tych podwójnych interpretacji, jak to było w Breaking Bad, tylko tutaj już na pełnej musimy pokazać, przedstawić, że no, faktologicznie, że jednak nie możemy patrzeć na kogoś jakby z przymrużeniem oka, interpersonalnie, tylko na zasadzie, okej, to prawda, świat nie jest czarno-biały, świat jest głównie szary, że ludzie czasem robią, są ogólnie dobrzy, ale powiedzmy, ja przynajmniej z takiego założenia wychodzę, tak? Że są ogólnie dobrzy, ale no, mają swoje potknięcia, tak? I nie ma nic w tym złego specjalnie i Better Call Saul chce to pokazać właśnie jak jest. A Breaking Bad właśnie troszeczkę jest, jeżeli pojawia się jakaś kontrowersyjna postać, to już wiemy, że okej, interpersonalnie może i on ma swoje racje bytu na zasadzie, no tak, na jego miejscu to pewnie byśmy może zrobili to samo, ale nie bronimy to w kontekście holistycznym, w kontekście znaczy ogólnym, nie? A w Breaking Bad właśnie i przez to Vince Gilligan, myślę, miał taki grzech na sumieniu, że on chciał jednak zrobić, chciał jednak wyprostować te interpretacje, które się pojawiły, że ludzie tak celebrują Waltera White'a, który, no właśnie, interpersonalnie on miał swoją rację bytu, z jego perspektywy wszystko miało rację bytu, wszystko co robił, robił dla rodziny, a w zasadzie robił dla siebie, jak sam przyznał ostatecznie, ale że my szliśmy tą jego ścieżką, tak? No i to jest to, co chciałem powiedzieć. Dobra, teraz temu. By się rozgadamy. Znaczy, powiem tak, że w każdym z tych przypadków, zresztą ja mam takie podejście, że każdy chce dobrze. No. Problem polega na tym, że jak duży krąg ta osoba zakreśla, że chce dobrze. No. Czyli, czy to jestem tylko ja? Czy to tylko moi bliscy i ja? Czy, nie wiem, osiedle, czy miasto, czy województwo, whatever. Czy cały świat, czy wszechświat, jak tam chcesz tak daleko iść. I no dokładnie. I? To, że jesteśmy zmuszeni, że myślimy tylko o sobie. Bo nie jesteśmy w stanie myśleć odrobinę więcej. I nam się wydaje, że my robimy dobrze. Bo to często na przykład jak są problemy między dziećmi a rodzicami. Przecież rodzice te chcą dobrze. I czasami dzieci przeżyją traumy, co rodzice potrafią zrobić im. Ale rodzice chcieli dobrze. Tak, no. No, no niestety. I problem polega na tym, że nie wszyscy mamy dobrze. Lubię dobrze mówić, dobrze. Dobrze. Nie mamy jasno określonego, w jaki sposób być otwartym na innych. A raczej mamy, bo są religie, po to powstały, początkowo przynajmniej religie, żeby pokazać ludziom drogę, żeby mogli żyć spokojnie i szczęśliwie i w ogóle, ale to zostało pokiereszowane, pozmieniane po to, żeby ludzie musieli myśleć tylko o sobie. I na tym się kończy. Wiesz, na tym kapitalizm polega, że ostatecznie jak idziesz spać, to myślisz o sobie, o tym, żeby mieć w kieszeni. Później bla, 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 bla. I dlatego uważam, że
państwo powinno wiele rzeczy z tych Zagwarantować. udostępniać, zagwarantować, ale nie w taki sposób, jak teraz robi. No, bo jednak nie kosztem kosztem innych. Innych. No nie. Nie ma tego. To musi być symetria właśnie. Symetria, jeżeli dobrze rozumiem, że musi być linia prosta dla wszystkich, po której mamy stąpać, a nie drabina. Drabina nie może być pionowa. Ona musi być pozioma. I każdy musi trzymać belkę. A jak jest pionowa, no to ludzie są na górze, część ludzi jest na górze, część na środku, część na samym dole. Potem jak przychodzi powódź, to się ludzie topią na samym dole, a na samym górze ludzie przeżywają, no bo są na samej górze, czytaj, ale mają dużo pieniędzy. Bardzo dużo. No ale wyobraź więcej sobie, niż jak tam na dole musi 90% śmierdzieć. Populacji. No. Bo tak naprawdę cała góra załatwia się na cały dół. No właśnie. No i widzisz. No, ale tak, zgadzam się. Bo koniec końców i tak wszyscy bierzemy udział w tym wielkim eksperymencie zwanym świat. Tak, no właśnie nawiązując do twojego dualizmu, takiego, którego no, nie nazwałeś dualizmem, bo oboje się obracamy w aksjomatach, które mówią, że no, jednoznacznie nie ma takiego dobra i zła, w sensie no, jakieś granice znaczy mamy, bo jest moralność, w sensie my mamy moralność, każdy ma swoje też sumienie i to jest też indywidualne, tak, co jest złe dla jednego, niekoniecznie musi być no, złe dla innej osoby. No i że tak naprawdę żyjemy w świecie paradygmatów non-stop. Na każdym kroku, niezależnie od tego, czy opisujemy kubek, czy opisujemy dzieło literackie, czy to pod klucz, czy to pod inspiracje własne, bo i tak żyjemy w jakiejś kulturze, która nam narzuca aksjomaty, etc., etc. Nie? I tak samo, no i ja jestem zdania, że rzeczywistość jest jak szara tęcza, gdzie po prostu są różne odcienie tej szarości. Tak? No i najważniejsze, żeby nie być na tym najmroczniejszym, powiedzmy, tak? Tak, tak. Ja może trochę inaczej to przedstawię, bo jak się interesowałem trochę wiarami, to bardzo taoizm mi się spodobał, szczególnie yin yang, jakby cała ta cała otoczka wokół tego. Mhm. Bo wiele osób źle rozumie, że yin yang nie polega na tym, że to jest dwie strony medalu, tylko to jest przejście od jednego do drugiego. No. Tam Jordan Peterson, którego średnio teraz lubię, ale lubiłem kiedyś jego wykłady. On fajnie to przedstawiał, że to jest harmonia, układ i chaos. Struktura. I struktura i chaos. I najzdrowiej jest żyć po środku, czyli mieć strukturę za sobą stworzoną dla siebie, dla wszystkich wokół, no, i pchać w stronę chaosu, żeby poznać. To jest to, co jest nam nieznane, to nad czym zadajemy sobie pytania. Tak, ale tutaj nam się wkradł niezły, nikczemny indywidualizm. Znaczy, oczywiście indywidualizm może być zdrowy, jak najbardziej. Tylko właśnie żyjemy chyba w czasach, w których dochodzi do takich niesforności, bo jak są powołania na tolerancję do drugiego człowieka, to znaczy, żeby nie było właśnie, powołujemy się na tolerancję do człowieka, ale zawsze się znajdzie ten, kto wygarnie nam, że dlaczego ze względu na, ja też jestem tolerancyjny, ale mam, dlaczego nie tolerujecie mojej nietolerancji na tej zasadzie, i tworzy taki paradoks, który sam sobie stworzył, mimo że jest on błędnym, no to znaczy dosłownie paradoks jest błędnym kołem, ale no tworzy paradoks, pułapkę taką na własne myśli, no bo czyli chcesz, żebyśmy tolerowali twoją nietolerancję, ale jak chcesz to, żeby to funkcjonowało? W sensie, ja rozumiem w momencie nietolerancji, w przypadku, kiedy omawiamy, nie wiem, kulturę, kiedy mówimy, że
No, że, chociaż to nie jest już, nie mówimy wtedy już w aspekcie tolerancyjnym, tylko mówimy w aspekcie, czy ja się zgadzam, czy się z tobą nie zgadzam, ale mogę szanować twoją opinię, mogę tolerować twoją opinię, więc jednak to jest osobny przypadek, nie? A tutaj jak to rozstrzygnąć? Jak takie osoby sobie wyobrażają i chcą przekładać to na ludzkie życie, na ludzkie zwierzęce, jakkolwiek, nie? Słuchaj, ja uważam, że tolerowanie to jest też co innego niż akceptacja, bo można No. tolerować czyjąś nietolerancję. Bądź, po prostu mnie to nie obchodzi. Problem polega na tym, kiedy ta nietolerancja rozrasta się nie z jednostki na grupę. A, no. To nie jest problem. Wydaje mi się, że wiele aspektów naszego społeczeństwa, na przykład takie pytania jak dlaczego nie będziesz tolerował mojej nietolerancji, to wynika z tego, że ludzie nie sami wpędzają się w takie paradoksy, tylko oni Znaczy, to jest projekcja, ja myślę, że nie. to jest pewien rodzaj projekcji, bo oni czują się nietolerowani. Bo kto mówi, że ty nie tolerujesz czegoś u mnie? Kiedy ja uważam, że ty nie tolerujesz. Wiesz, i to oznacza, że musi być jakiś głębszy powód tego wszystkiego. To Tak. może być równie dobrze Ja tego choroba nie neguję, psychiczna, nie? może być to pytanie filozoficzne. Nie wiadomo. I tak, to wkradł się indywidualizm. Problem polega na tym, że indywidualizm zawsze będzie i grupa zawsze będzie. I naszym celem jest I to pogodzić jest te. krótka właśnie historia, jak powstała czerwona i zielona lewica. Nie no, żartuję. Ale tak to wygląda mniej więcej. Tak. Tak, ale bo po No, no prostu, tak. no tak ludzie. Bo nam jest łatwo dzielić się biało-czarno, bo to jest małpie. Jest niebezpieczne, albo nie jest niebezpieczne i Jest tyle. strach i jest odwaga, tak, Tak. takie założenia. Nie ma oszustwa. Wiesz, jedni obserwują zwierzęta i mówią, że to jest dzicz, że to dzikie. A inni obserwują i widzą pewien rodzaj majestatyczności, którą można zazdrościć zwierzętom, bo one są najbardziej stoickimi stworzeniami, jakie istnieją. One reagują tak, jak im emocje każą, a zarazem starają się nie przesadzać w swoich zachowaniach. No właśnie, i tutaj jest, wiesz co, przypomniałeś mi, znowu abstrahujemy tak troszkę, ale my cały czas chyba abstrahujemy. Cały czas. No właśnie, że przypomniałeś mi o temacie, zobacz, jak bardzo nasza kultura, a przynajmniej ta, w której przeciętny ja czy przeciętny ty raczej się wychowaliśmy, jest przesiąknięta antropocentryzmem takim. W kontekście, że człowiek jest ponad zwierzętami, nie? I to widać nawet w grach komputerowych, to widać w filmach. Znaczy, w filmach to bardziej, że jak jest piesek, to jak się krzywda mu dzieje, to nie. Ale tak czy inaczej, wychodzimy z pozycji, wiesz, że jest rodzic i jest dziecko, i to dziecko to jest zwierzę. Nigdy nie może być na odwrót, na zasadzie takim praktycznie. I to jest coś, co mnie tak trochę wpienia, że my się tak antropocentryzujemy pod tym kontekstem, zamiast żyć w tym w synergii, nie? No właśnie, że mucha to mucha, a ja to ja. I nie mogę dyskredytować ją ze względu na to, że żyję sobie we własnych aksjomatach, jakkolwiek one pokręcone by nie były, bo w przypadku muchy, no to stężenie białka jest na tyle tak, no, niskie, tak uwłaczając trochę biologicznie, że no, ta kreacja, powiedzmy, myśli jest zdecydowanie inna. Czy wręcz, no jak. No. Ale czy ty nigdy nie widziałeś, jak się kogie opędzają od much, albo jak małpy się otrzepują i zabijają? To No. nie jest nienaturalnego, żeby nas na przykład wkurzała Nie, mucha. ja to tak, ale wiesz, muchę podałem jako tutaj taki przykładzik, taki przykładzik nad przykładnikami, być może Rozumiem. tak abstrakcyjny, że właśnie
Właśnie, że właśnie doszło do. Abstrakcja mnie przestrzeliła. Tak, no. No, może adekwatniejsze byłoby piesek rzeczywiście, tak? Że pies, o, piesek, bo pies poprawniejsze, no bo piesek to właśnie znowu uwłaczam, że a, bo ja jestem w pozycji dorosłego, to ja jestem ten, który muszę wychować, bo on jest bezbronny i tak dalej. Nie każdy pies oczywiście jest taki i nie do każdego, bo jednak właśnie w przypadku, no i widzisz, to jest też kolejny zły przykład, więc może podasz lepszy. Znaczy nie, bo ja rozumiem, o co ci chodzi, bo jest, ja na przykład też, ja jestem właścicielem dwóch psów, ja jestem właścicielem dwóch kotów i ja pełnię pewną odpowiedzialność wobec nich. Różnica polega na tym, że ja na przykład, ja nie podnoszę ręki na nie, albo trzepnę je, ale nie tak, że uderzę, to ledwo je raz dotknę. Ale tu chodzi o przestraszenie je, że faktycznie coś złego zrobiły, kiedy już naprawdę szczeniak ten przesadza. Ale chodzi o to, że te zwierzęta, one mają się nauczyć żyć razem ze mną, ale ja też się uczę żyć razem z nimi. O właśnie, Ja na to jest przykład klucz. Ja chcę nauczyć szczeniaka, żeby nie załatwiał mi się w mieszkaniu, no to ja mam ustawione 4 budziki w komórce. Jak tylko one zaczynają dzwonić, to ja wstaję, psy wiedzą, że wychodzimy i wychodzimy. I w ten sposób on zaczyna uczyć się, że ten teren, gdzie tutaj mieszkamy, to tutaj się nie załatwiamy. Oprócz kotów, ale one mają swoje miejsca. Więc i to jest po prostu, chodzi o to, że to jest taka jakby tworzenie wspólnoty, że umawiamy się tak, ja wychodzę 4 razy z wami, bawię się z wami, rzucam wam piłką i tak dalej, ale wy nie załatwiacie mi się w domu. No tak, to tutaj, no tak, tu podjąłeś tą indywidualną próbę wyjaśnienia, znaczy próbę, no wyjaśniłeś, tak, ze swojej perspektywy, ale mi chodziło o tą relację taką heglowską, tą panę i niewolnik, nie, tą, którą tak trochę... Kur! No, na przykład. No przecież całe farmy kur są. No. I to one są spakowane jak w pudełka. No, dosłownie. To jest straszne, przez co te zwierzęta muszą przechodzić. No, znaczy właśnie... Tego mi brakuje, że tak wiele często poruszamy ten temat, ale brakuje nam odpowiedzi. Znaczy, czy brakuje? Ale jeśli chcesz są, psy, ja mogę psy zaproponować, bo jedną z najstraszniejszych rzeczy, jaka się dzieje między innymi w Polsce, i to bardzo dużo w Polsce niestety, bo też na zagranicę my wywozimy, jest takie masowe... taka hodowla niby psów, ale ta hodowla polega na tym, że te szczeniaki są bardzo młodo odbierane od matki, pakowane w jakieś pudełka, są transportowane i przez to nie są dobrze wyżywione przez matkę i to powoduje, że one później cały czas chorują. I oni masowo sprzedają później na OLX-ach i tak dalej, takie rzeczy są. Nie wszystkie oczywiście są prawidłowe hodowle, znam takie. Zadałbym pytanie, no... Tak? Nie, znaczy zadałbym pytanie, kiedy idziemy na strajk, ale wiem, że to jest błędne pytanie, bo prawidłowe pytanie powinno brzmieć, gdzie idziemy na ten strajk, bo właśnie i to jest coś, nad czym ubolewam, że tak troszkę non stop poruszamy ten temat, tak, o cierpieniu zwierząt, my ogólnie jako społeczeństwo, a brakuje nam takich, no, działań, po prostu, że z akcji przejść do reakcji, tak? Znaczy nie, na odwrót. Z reakcji, czyli reakcja jest taka, że myślimy o tym, że jest źle, no ale nie ma tej akcji, bo nie, czujemy, że nie mamy narzędzi i mocy, nie mamy mocy sprawczej, żeby na coś to poradzić. A to jest takie błędne myślenie, bo przecież raczej mamy i to sporo. Nawet myślę, że jeżeli byśmy wyszli na ulicę, to mamy. Znaczy teraz to byśmy we dwóch wyszli, ale... Ogólnie rzecz biorąc, to zgadzam, znaczy powiem ci tak, teraz to, co my robimy, to już jest jakaś akcja. Już, czy, znaczy nie, na niech pewno... nawet trzy osoby, niech trzy osoby usłyszą ten odcinek, ten podcast.
Może jednego zainspiruje, żeby co innego zrobić, coś namalować, co dotknie jeszcze jedną osobę. I to idzie, to jest lawina. Tak. Im więcej osób angażuje się w takie rzeczy i Właśnie. rozmawia o takich rzeczach, to sama rozmowa powoduje, że ludzie zaczną podnosić głos. No właśnie to jest piękne, jak ten internet zrobił się taki snowballowy pod tym względem, że my jesteśmy tą kulą śnieżną, która tłoczy i przekazuje dalej informacje i ta kula śnieżna robi się coraz większa, aż w końcu informacja, no można powiedzieć, rozwali się, wybuchnie, czytaj, no zostanie wyegzekwowany coś z tej informacji, że przełoży się na nasze prawdziwe życie, że nie wiem. No, z prostego przykładu usłyszałem o najnowszym długopisie, który jest jakiś tam, nie wiem, tuż w nim jest na cały rok. No i ja usłyszałem o tym, przekazuję dalej informacje i jakiś rysownik usłyszy to, nie, pisarz, nie wiem, cokolwiek i pójdzie, wykona tą czynność i pójdzie do głupiego sklepu i kupi to. Jest to bardzo głupi przykład, ale no właśnie, tak jak mówisz, jest ta reakcja. Jest ta akcja. Jest ta akcja. To wszystko, niestety, prawda jest taka, że jak to było? Kłamstwo obiegnie pół świata, zanim prawda założy buty. Mark Twain. To tak, niestety tak, że ta lawina śnieżna faktycznie działa, ale kłamstwo jest, jakby to powiedzieć, smaczniejsze. Ma smaczka jakiegoś, ma coś więcej, ma jakiś ten. Ale prawda, jak się wczytasz, jest to wiele fajniejsze. Tylko, ale kłamstwo jest szybsze. Ale prawda też Jest... bywa rozczarowująca i Tak, no, przykra, i przykra, i tragiczna. tragiczne, ale to Znaczy, jest nie dwuzdyśne. twierdzę, że wiesz, ja tu nie tylko staram się stwierdzać, a nie Tak, chociaż. ale no na tym polega, wiesz, duży problem naszego społeczeństwa, że my nie widzimy śmierci, bo my się oczyściliśmy z takich rzeczy. Nie widzimy rzeźni, nie mamy rzeźnika na rogu, który sprowadza tam krowę i ten. Nie, to jest gdzieś tam daleko. My mamy ładnie w paczuszce zapakowane. Wszelkie takie, przecież i cenzura w telewizji, na YouTubach i tak dalej, żeby nie pokazać krwi, żeby nie pokazać tego, tamtego. My się staramy oczyścić jakby z tego. I to, moim zdaniem, dlatego też jest odzew jakby tych radykalnych ludzi, którzy na przykład tak jak dzisiaj nasz pan premier, on jest za karą śmierci. No, to tego Takie nie usłyszałem. głosy. O, rety. O, takie głosy właśnie się rodzą, ponieważ nasz mózg, który, wiesz, my byliśmy tysiące lat w dżungli śmierci, choroba i tak dalej, to było coś naturalnego, normalnego. A teraz jest wszystko oczyszczone. I my wszyscy cierpimy, ale wstyd nam powiedzieć. I tak. Człapiemy przez to życie, smagani przez polityków i przez bogatych. No właśnie, ale wiesz co, ja tutaj widać duży taki optymizm, że jednak ludzie się otwierają i rozmawiają o Tak. cierpieniu i to jest fajne, znaczy fajne. No, no dobrze, że wreszcie dojrzeliśmy do takich czasów, w których rozmawiamy o problemach. Wcześniej to tak trochę się zakopywało je pod ziemię, ale to bardziej mówimy już, chociaż Nie no, było, do nie całkiem ma już niedawna to, jak. no nie ma już jak nawet. No, No internet to już i tylko teraz ułatwia. filmy i tak dalej, wiesz. Tak, inne rzeczy. To jest niesamowite. To, co my możemy osiągnąć, jest niesamowite. Tylko problem polega na tym, że kto będzie to osiągał. Czy my No wszyscy i razem, czy tylko kilku. to jest jedno, ale w momencie, wiesz, i później pojawia się problem drugi, czyli, a przynajmniej tak mi się wydaje, że problem drugi, czyli w momencie, czyli po tym, co powiedziałeś.
pojawia się problem natury, Boże, w cudzysłowie natury, czysto lewicowej, czyli dogadanie się, sprawa się odnośnie dogadania się co do szczegółów. Szczegółów, jak to, jak i co ma przebiegać, tak? I co mamy zrobić dokładnie, tak? No. I tutaj czasami leży pies pogrzebany w momencie konfrontacji idei z rzeczywistością, bo no, chodzi do wytworzenia się charakterów kłótliwych w momencie, kiedy chcemy ustalić szczegóły właśnie, nie? No. No, jest to prawda, ale szczerze wolę się kłócić o szczegóły niż o takie rzeczy, czy powinniśmy wprowadzać karę śmierci, albo czy No. istnieje ideologia LGBT. Tak, no. Tu mam I to gdzieś, jest... ale każdy polityk, który bierze udział w wojnie kulturowej, albo te anty-LGBT, te ideologie niby i tak dalej, uważam, że jest w jakiejś formie zdrajcą kraju, narodu, polskiego. Bo każdy polityk reprezentuje nie tylko swoich wyborców. Ale Każdy polityk reprezentuje wszystkich Polaków. Interes właśnie społeczny, a nie interes swojski. Powinien, Nawet znaczy powinien to robić. O, ale tego nie robi. Tak. No bo skupienie jest na tym, że albo kiesa, albo władza. I dlaczego? Dla mnie to jest po prostu chore. Dlaczego ludzie lubią patrzeć na innych z góry? Czy domyślam się, ale to już inna bajka. No nie zmienia to faktu, że Memento to dobry film. Tak. No, Taki zdecydowanie kołek. jest, tak. No, ja mam za 8 minut budzik A? związany z zwierzętami. A, to jeszcze posiedź, jeszcze chwileczkę. Jeszcze, ja jestem cały czas. Ale co, no właśnie, no bo co tutaj ma Memento do tych spraw? A no właśnie to, że internet ułatwił nam zapamiętywanie informacji. Ten przesył informacyjny jest zdecydowanie no, szybszy, prostszy. Prostszy. Może to nie, może to nie. Ale przez to, że mamy taki dostęp do informacji, to na pewno więcej zapamiętujemy, przez to też się rodzą inne problemy natury psychicznej. O Boże, znowu to przeklęte słowo na N. Dobra. I ten. Koniec końców, szczególnie na przykład era COVID nam pokazała to, że my jesteśmy w stanie dzięki internetowi Nieźle przetrwać. osiągnąć olbrzymie, zrobić kroki. Przecież z punktu widzenia na przykład to, co AI teraz potrafi zrobić, no prawie AI, to są niesamowite rzeczy. A inna rzecz, że na przykład ta szczepionka, że tysiące naukowców z całego świata mogli natychmiast się ze sobą łączyć, przekazywać sobie informacje właśnie i pracować wspólnie do jakiegoś wspólnego dobra. No, znaczy I tak, tylko że nie te szczepionki ostatecznie zostały sprywatyzowane, nie? No niestety, no. No tak. ale to osobny temat. Thanks, Bill Gates. Tak. No. No, ale no bo są dobre i złe strony zawsze niestety tego świata. I na szczęście nasze działania, ludzi takich jak my, możemy próbować przynajmniej sięgać ku lepszemu. No, Wspólnemu. jakby tego się trzymajmy. Ale jeszcze a propos tego przesyłu informacji, no i wobec tego rzeczywiście
nasza rzeczywistość robi się taka Matrix. Właśnie Memento to jest taki lepszy Matrix. Chociaż dobra, nie ma co porównywać obu filmów, ale mam wrażenie, że ta indywidualność lepiej potrafi podziałać na człowieka, jak jest zawarta w filmie Memento, niż ogólnie ten sci-fi koncept, jaki pojawił się w Matrixie. No i jeszcze w dodatku jeszcze ten element wybrańca, który jest, nie wiem, mam wrażenie, że nie jest aż tak super oryginalny, jakby mógł być, bo z tego tropu, że jest wybraniec, to dużo zostało, powstało roślin w popkulturze i kulturze, ale mam wrażenie, że ten motyw wybrańca w Matrixie to nie został jakby wyoryginalizowany. O! I to jest przykre. I każdy z nas ma taki bank pamięci właśnie, że żyje co to 15 minut, tak jak mówiłeś, ale nasza wiedza się jakoś tam poszerza. I pytanie, czy na ile skończymy jak osoba w Memento, że zagmatwamy się we własnym toku rozumowania, a na ile wyjdziemy z takiej opresji i zaczniemy żyć godnie, a nie tylko wendetą jakąś tam wewnętrzną, tak? Ale to jest właśnie taki paradoks, że musimy trochę na razie wendecić, żeby wywalczyć takie trochę lepsze jutro, wywalczyć no jakby w cudzysłowie, nie? Znaczy cudzysłowie i też nie cudzysłowie. No. Znaczy, bo ja tu widzę może tak, że gdybyśmy przestali żyć takimi tatuażami, jak pamiętamy, albo no, te wszystkie slogany, które znaczą tylko tyle, że po której stronie jestem, a nie co pamiętam. No, to jest. A dzięki edukacji, dzięki rozwojowi, dzięki poszerzeniu chęci zainteresowań i poszerzeniu chęci poznania nowych ludzi, pamiętać. Pamiętać, jaka była przeszłość, jaka była straszna przeszłość i jakie straszne rzeczy potrafią ludzie sobie zrobić. No tak. I na bazie tego budować sobie lepszą przyszłość. To jest odwrotność momentu. Moim zdaniem. No, czyli musimy dążyć do tej odwrotności. Ale rzeczywiście. No. Nie zapominać. Jak to się mówi? Nie żyć tatuażami. Co? Nie żyć tatuażami. Nie żyć tatuażami, no właśnie. Jak to się mówi, no wszystkich nas nie spalicie, prawda? Kto wie, ten wie, o co chodzi. Ale ale nawiązanie do czego to jest, będzie w opisie, jak zwykle. I podobnie. A ty chciałbyś się czymś pochwalić tutaj, gdzie chciałbyś odwołać? Może widzów, osób słuchających? Na razie nie mam gdzie odwoływać, ale w przyszłości będę się chwalił. Okej. No to okej. W takim razie myślę, że przyjemnie było rozmawiać. Bardzo, bardzo fajna konwersacja, tak. Bardzo ciekawa. Znowu we dwóch. Udało nam się nawet, jak pamiętaliśmy, to wracaliśmy do Memento. Tak. A o czym było? Bo ja tak nie pamiętam. Nie pamiętam. No cóż. Ale mam nadzieję, że spotkamy się w większym gronie, już we trójkę, we czwórkę, w piątkę może. I będziemy tworzyć jeszcze większe burze mózgów niż do tej pory. Jak miałem przyjemność. Ze mną jeszcze raz był kto? Bartek. A ja jestem ten z tego kanału. Główny prowadzący. Ale ja myślę, że tutaj może być więcej niż jeden prowadzący, także śmiało, furtka otwarta. To był Wesley. Tak. I to był Liczny Samotny Podcast. I czy coś jeszcze bym powiedział? Herbata jeszcze mi się nie skończyła, więc mogę mówić dużo, ale pieski chyba czekają. A jeszcze, one wiedzą, że jak ja rozmawiam, to nie ma szans. Chyba, że właśnie budzik zadzwoni, to one się zaraz zerwą. Aha, no dobrze. W takim razie do usłyszenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Ejo. Ejo. Goodbye there, internet.